Dzień dobry, zaczynamy kolejny tydzień. Szybko zeszło, bo poprzedni zacząłem w czwartek. Więc ten kolejny tydzień szybko się zaczyna. Właśnie zbieram się z parkingu, będziemy jechać na rozładunek. Mamy godzinę 7:05, obowiązkowych młotków zaliczone. Trzeba wpisać rozpoczęcie pracy do kalendarza. Co, generalnie mógłbym ruszyć. Nie, też tak czynię w sumie. Dzisiaj mamy 30 września. Kurde, ale ten czas leci. Masakra. Zaczęliśmy 7:24. Kilometry. 499,535. Słuchajcie, za 465 km Dafikowi stupnie pubańki, czyli to będzie na 99% dzisiaj. Więc jest to taki jubileuszowy odcinek, bym powiedział. To jest stos dokumentów na rozładunek, który sobie tutaj poleży. Przełóżmy laptopa, żeby nigdzie mi nie poleciał przy hamowaniu. Telefon na bok, światełka, poziomowanie. A stoję gdzie? Stoję na autochopie, tak? Kurde, u dziada się nie robi. A prawda jest taka, że stawałem tutaj w sobotę gdzieś tam koło godziny 17. To już wszystkie parkingi wcześniej były pozajmowane, więc został mi tylko autohof. No i co, no? No i się stoi, no. Sobotę 500 km ponad przejechałem, więc jest spoko. Od czwartku do dzisiaj mam 1630. Więc ta średnia ponad 500 km dziennie. Też jest spoko. No, zobaczymy jak ten tydzień. Nie gadamy, zaczynamy. Powiem wam, że byłem tutaj w tym miejscu ostatnio 6 lat temu, może więcej, jak wjeżdżałem do Szwajcarii. Nie, więcej, chyba z 8 lat temu. I nie pamiętam takich kolejek, a tutaj kurde, kolejka jest gruba. Gruba kolejeczka. Naprawdę się dzieje tutaj. No, powiem szczerze, szok. Na szczęście my nie do Szwajcarii. Na szczęście my za chwilę zjeżdżamy. Będzie co będzie. Wielka Wiształ. Ostatnia prosta. Tam za lasami, za tymi drzewami jest rzeka. Za rzeką jest Szwajcaria. Wyłączyłem właśnie automatyczne wybieranie sieci w telefonie, żeby czasami nie zapłacić zasięgu szwajcarskiego. Nie zapłacić. O, tam macie piękną tamę. Czy to będzie widać? Gdzieś tam prześwity są. O, tu będzie może wszystkie widać. Nie chciałbym, żeby złapał telefon zasięg szwajcarski, bo to może być potem różnie. No jedziemy. Zasięgu prawie nie ma, nie? Jest tak średnio. Jakieś takie mam dziwne się samopoczucie. Ale to pewnie przez pogodę, przez ciśnienie, bo jest pochmurno, mgliście, chłodno. Generalnie do dupy. I tak się czuję, człowiek. Ja nie lubię takich jesiennych pogód, więc na mnie one zawsze działają bardzo, ale to bardzo negatywnie. No i zaczynamy tą piękniejszą część trasy, czyli kilka serpentynek będzie. Wjeżdżamy na pierwszą. Nie jest chyba jakaś mocna, bo widzę, że są dwa pasy, więc chyba jest spoko. Ciężarówki idą, więc jest jak najbardziej spoko. Widzieliśmy już na moim kanale gorsze, to nie? Sami napiszcie. Spoko jest. Nie wiem, czy przydanie tutaj to jest dobry pomysł, czy nie do końca. Ale niech jedzie. Niech jedzie, nie ma czego się zatrzymywać. Takie ładny zestawik. A mi tu schodzi strasznie długo, kurczę. Wjeżdżałem, kurde, która to była. No przecież to było za 28, czy jakoś tak. Ale za chwilę 9, nie miałem 90 km niecałe. Ja jeszcze jadę. Ale te wioski, wioseczki, 50, 30, swoje robi.
Lubię, kiedy moja trasa przebiega przez tak piękne tereny, które mogę Tobie na YouTubie pokazać. A Ty w ramach wdzięczności fajnie by było, gdybyś zasubskrybował mój kanał. Oczywiście, jeśli tego nie zrobiłeś do tego momentu, byłoby mi bardzo miło. Ja drugie śniadanie, fura się rozładowuje, stoję pod lampą. Zdejmują, nie może jakoś mega szybko, ale zdejmują, więc jest spoko. Kolejna robota jest, ładujemy 130 km stąd. Chyba stal, z tego co widziałem. I z tym jedziemy do Gizen na jutro, czyli na wtorek. A później robimy coś, czego jeszcze ja nie robiłem. Dawno już było, a jeszcze nie robiłem. Więc jedziemy do United Kingdom. Tak, lecimy na Anglię. Pierwszy raz ja w swojej firmie polecam Anglię i Wy będziecie mi w tym wszystkim towarzyszyć. Rozładowane, a co? Włożę tylko deski do środka. Możemy stąd jechać. Krzemki są potrzebne. Mamy to. Doki obsztemplowane. Zrobimy szybciutko skaniki, wrzucamy to na aplikację i lecimy na kolejny załadunek. Dojeżdżam właśnie do firmy załadunkowej. Przyglądam się to chwilę na SMS-a, żeby pamiętać, jak nas właśnie nazywa. Inter coś tam. Numer 18 to chyba jest tutaj, tak? Numer 18, tak, to jest tutaj. Jest 18. Gdzie tu jest wjazd? Gdzie tu jest wjazd? Let's see. To jest ta firma tutaj. Chyba. Ale kurczę, tu są rampy. Rampy to jest dobry znak generalnie. Nie wiem, czy to jest cała firma taka duża. Czy o co chodzi? No, takie widzicie, takie dylemaciki, nie? Takie, wiecie, takie. Ciche dylematy tutaj się. O! Max stał. Nie, to już jest inna firma. O, tutaj. Tu będą jakieś skrzynie. To może być. To może być całkiem fajny ładunek. Serio. Dobra, no teraz już muszę zawrócić, nie? Teraz to się porobiło, muszę zawrócić. Chociaż nie, to jest droga, którą nikt nie uczęszcza. Nie ma do jakiegoś natężonego ruchu, więc sobie cofnę. A przy okazji wam pokażę tego Amerykanca, tu, który tutaj stoi. Przejdziemy sobie koło niego, staniemy sobie za nim i przejdziemy się z bucika zameldować na załadunek. A tam jakaś osobówka stoi, kurczę. Dobra, ale widzę, że jest mądra i czeka na to, co ja zrobię. Więc fajnie, a tutaj zobaczcie, mamy tego maka. Widzicie? Stoi sobie mak.
właśnie sobie teraz na spokojnie. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Tak wygląda stary Kenworth. A jest piękny, co? No, prawdziwa motoryzacja. A co z niego kapie? Bo jest rama pod spodem. Ale opony, proszę bardzo, bliźniaki z tyłu. Matadory. Tutaj jest piękna maszyna. Dobra, podjeżdżamy pod rampę. Czyli się sprawdziło? Tak, myślałem, ładujemy z rampy. Ładujemy. Co mam powiedzieć? Ciężka jest robota. Masakra. Na TikToku siedzi. Na TikToku sobie siedzę, a tutaj pan mi ładnie ładuje i taką robotę to się szanuje. Naprawdę. Relaksik się należy. Parking dla osobówek. A wiecie co to znaczy, nie? Że szukałem w nocy miejsca i oczywiście nie było. Stawałem na dwóch autohofach, słuchajcie. Przed Kassel i za Kassel na Stauffenbergu. Obydwa były obłożone, że nie było miejsc. Na Stauffenbergu nawet nie szło pobrać biliciku, bo tam było zamieszanie, bo trzeba było cofać. Zrobił się sznurek ciężarówek. No i udało mi się stanąć tutaj na Göttingen. Przekroczyłem czas jazdy o 16 minut. Dyszkę. Przed chwilą zrobiłem opis na wydruku. Pamiętajcie w takim opisie, żeby wpisać odpowiedni artykuł, czyli 12 łamane na 561 łamane na 2006. Bo z tym artykułem, no to prawdopodobieństwo mandatu jest praktycznie zerowe. W DAF-ie pykło 500 tysięcy. Happy birthday to you. Kurde, ja to przeoczyłem, jestem w tym momencie 500 247 km, więc jak teraz napiszą hejderzy Tera, to dopiero się zacznie. O nie! Jesteśmy zgubieni. Może się zacznie, no trudno, tak wygląda transport. A my się śpieszymy, jest godzina 10.30, jedziemy na rozładunek. Dlaczego tak późno? Dlatego, że o godzinie 14.45 mamy awizację na załadunek na Amazonie i lecimy na Anglię. Jest, udało się, jedziemy na Anglię. Mało tego, dwie godziny po nas ładuje się Scania na Anglię, więc jest bardzo, mega duże prawdopodobieństwo. Gdzieś tam się razem spikniemy i może nam się uda razem polecieć. Zobaczymy, chociaż on będzie miał późniejszą godzinę awizacji w Anglii. Rzucamy Anglię, stamtąd na pusto wracamy, zrobimy jakiś przerzut przez Niemcy. No to jeszcze tam za długo, żeby planować, bo to będzie pewnie dzisiaj mamy środę. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy wtorek. Czyli w środę. Ej, co dzisiaj mamy za dzień? Kurde, Karol się pogubił. Dzisiaj jest pierwszy, dzisiaj jest wtorek. Wtorek jest dzisiaj, dokładnie, tak, wtorek. Więc wracamy pewnie jutro. W czwartek się załadujemy czymś gdzieś tam z Francji, z Belgii. No to jest jeszcze za daleko, żeby planować. W każdym razie fajnie wyszło, dobra. Bo Oględzisz stary. Tu się nawigacja zrezygnowała, nie wiem dlaczego. 104 km zostały. Jedziemy. Właśnie dojechałem. To jest chyba jakaś taka jednostka wojskowa. Mówili mi coś o hotelu. Ale to jest jednostka wojskowa według mnie. Wszystko jest ogrodzone drutem kolczastym. W oknach są kraty. Magazyny jakieś widziałem, więc to jest też jakby pozytyw. No i zobaczymy. 15.46. Rozładowany i załadowany, czyli tak lecimy do UK. Ale najpierw po drodze musimy odwiedzić Liège w Belgii, gdzie będziemy mieli odprawę celną. Czekam jeszcze chwilę tutaj przy Amazonie, ponieważ w tego przyjdzie Scania się ładować. A mam dla kierowcy nową kartę otankowania, bo stara wygasła i kilka takich dokumentów, które należy wypisywać. I się tutaj za chwilę miniemy. No podejrzewam, że będziemy się mijali jeszcze jutro w Liège, tam w nocy w Liège i jutro w Anglii, więc z tych mijanek będziemy mieli kilka, ale gdybyśmy się już potem czasem nie minęli, bo to różnie bywa, no to lepiej to zrobić tutaj, za chwilę powinien być. Zobaczcie, co jedzie z maszyny. Tankowanko. Jest coś
kurde, już po 21 chyba. Dolewam paliwa, nie leję tego paliwa, nie wiadomo ile. Jeden kocioł do pełna mi spokojnie wystarczy, żeby obrócić tą Anglię z powrotem. A też nie ma co kusić losu, bo tam na razie to o Anglię zrzałem same złe rzeczy. I lecimy. Co chwilę trawa w Liège. Ciekawe tam zejdzie. No i potem największy problem dla mnie, gdzie stanąć. Ale o tym będę się, o to będę się martwił, jak już zatankuję. Słuchajcie, poczytałem trochę w internecie, pogadałem ze znajomymi. Wszyscy radzili mi pozakładać dodatkowe plomby i kłódkę. Kłódki niestety nie mam, ale zrobiłem dodatkową plombę tutaj. Bo plomby mieliśmy w samochodzie, wcześniej Jacek kupił. Tutaj oraz na napinaczach z przodu również założyłem plomby. To jest taki test, taka kontrola, wiecie, że nikt tego nie otwierał. No i teraz chyba najfajniej będzie, jeżeli wlezę po prostu między kabina na czepę i zerkniemy do góry, czy nikt tam się nie próbował wpierdolić przez dach, bo też takie sytuacje miały miejsce, a takich rzeczy należy unikać. Nie wydrukowałem sobie też checklisty, którą należy mieć na Anglię, a pamiętałem o tym do dnia wyjazdu, więc porobię sobie takie check zdjęcia, przygotuję sobie dokumentację zdjęciową, na której przecież też jest data, kiedy zdjęcia są wykonane, powinno być ok. Dojechałem do portu, słuchajcie. Pierwszy raz w swojej firmie jestem w porcie. Czekam na bramkę. Nie do końca nawet wiem, czy dobrze podjechałem. Ale mam nadzieję, że tak. Wyjdzie za chwilę w praniu wszystko. Zobaczymy. Dobra. To jest chyba pierwsza kontrola z tego, co widzę. I chodzą z pieskiem w koło samochodu. Tam pan, nie wiem, czy to widzicie w usterku, nie będziecie tego widzieli, ale pokażę wam, będzie szedł koło mnie. Coś mi się kojarzy, coś mi się przypomina, że kurde, kiedyś coś tak było właśnie, ale teraz nie pamiętam do końca co i jak, gdzie i kiedy. Nie wiem, kiedy tutaj będzie kontrola dokumentów, nie wiem, kiedy potrzebny jest numer GMR, ale to wszystko wyjdzie w trakcie. No i też już tutaj parę osób mnie poznało, już mnie wołali na CV: Wojtyła, to ty, to ten Wojtyła. Tak, to ten w końcu się przełamał i jedzie do UK poćwiczyć swój angielski. Tutaj idzie pan, jak widzicie, z pieskiem. Okrąża samochody. Teraz był z kolei pan, który sobie zeskanował numer GMR i zeskanował sobie dokument celny. I to jest chyba koniec procedur. Sprawdzili numery rejestracyjne. Piesek pochodzi dookoła. Więc macie takie step by Karol uczy i bawi.